Halo? Guten Tag, ja dzwonię z ambasady Niemiec i chciałbym połączyć z kanclerzem w sprawie waszego Renteneintritt, to jest wieku emerytalnego w Polsce. Otóż uważamy, że powinien być taki jak za pana premiera Tuska. Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły. Czyje zwyczaje się skończyły i czy po wyborach nie będzie Donalda Tuska, czy nie będzie Jarosława Kaczyńskiego? O tym porozmawiam dzisiaj z Państwa i moim gościem jest nim Tadeusz Cymański, przedstawiciel większości rządzącej Prawo i Sprawiedliwość, była suwerenna Polska. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie panią. Liczba oddanych głosów, państwa przede wszystkim. Liczba oddanych głosów w ostatnich wyborach to ponad 8 tysięcy, to dało panu mandat. Ale panie pośle, porozmawiajmy na razie o kampanii, zanim przejdziemy do kolejnych rzeczy. Czy pan uważa, że w kraju długich kolejek do lekarza, gigantycznej inflacji, wysokiego zadłużenia, naprawdę straszenie Niemcami to jest dobry pomysł na to, żeby zdobyć władzę i kluczowy problem Polaków? No, w samym pytaniu jednak tak się, myślę, że wbrew intencji pani dwie nieprawdy, bo nie wiem, co pani ma na myśli, mówiąc o gigantycznej inflacji. Ja mam 68 lat, ja pamiętam, nawet nie gigantyczną, ale galopującą, hiper, może nie hiper, ale ekonomiści mamy inflację wysoką, ona gaśnie powoli, ale to nie jest gigantyczne, ani nie ma galopujących cen. Jeśli ja mogę to powiedzieć z całym przekonaniem, a co do wysokiego zadłużenia, chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, jako ekonomista, może nie wybitny, ale elementarna wiedza jest taka, że najważniejszym wskaźnikiem jest poziom długu do siły gospodarczej państwa, czyli do PKB. Dla każdego, kto mnie słucha w tej chwili, dla każdego, kto ma kredyty, ważna jest wielkość kredytu, ale najważniejsze jest, ile zarabiam i jakie mam raty. Krótko mówiąc, kondycja gospodarcza, a dług publiczny, pomimo wzrostu nominalnego, ogromnego, kilkaset miliardowego, poprawił się wskaźnik. Mamy lepszą sytuację finansową niż zostawili nam nasi poprzednicy. Panie pośle, i to są elementarne. Odkładając to są elementarne, wykład, elementarne fakty, ale pani wykład ekonomiczny, nie bo ja mogłabym tutaj panu powiedzieć, że wysokie PKB jest dlatego, że jest wysoka inflacja, ale ja bym odłożyła na bok ten wykład ekonomiczny i zapytała pana, czy naprawdę uważa pan, że dzisiaj element, który pojawia się bardzo często w tej kampanii, czyli element Niemiec, jest kluczowym problemem Polaków? Myślę, że jest kilka kluczowych rzeczy, ale problem Niemiec jest bardzo poważny. Z całą powagą to mówię, z całą powagą, ponieważ mieliśmy przed kilkoma właściwie tygodniami i dniami dwa momenty bezprzykładnego, skandalicznego, uważam absolutnie niedopuszczalnej ingerencji. I to nie jest jakiś Luksemburg czy Portugalia, tylko to są Niemcy. Ja nie mam żadnych uprzedzeń do Niemców, ale musimy pilnować bardzo, żeby inne kraje nie wpływały na demokrację w naszym kraju. Mówię o tych sławnych, skandalicznych wypowiedziach i to nie jakiś tuzinkowy, przypadkowy polityk, tylko jeden z największych polityków, kluczowy można powiedzieć, Unii Europejskiej, pan Manfred Weber, pozwolił sobie na wypowiedzi no, absolutnie niedopuszczalne. Mówił o budowaniu zapory, nazwał PiS wrogiem, to jest terminologia wzięta żywcem, no, z historii lat 30. w Niemczech, bo wtedy w demokracji niemieckiej, bo Niemcy mieli swoje też tradycje przed dojściem nazistów do władzy, gdzie wprowadzili właśnie ten język, język brutalny. I niestety Donald Tusk to podchwycił i niech każdy według siebie sądzi. Ja uważam, to jest moje zdanie i to po przemyśleniach, po obserwacjach, że bardzo mocna jest ta ingerencja. Być może kiedyś doczekamy komisji w polskim parlamencie do wpływania innych państw na demokrację w Polsce. To wcale nie jest przesada, co mówię. To są konkretne fakty. No bo jak to można inaczej zrozumieć? Gdybym ja w tej audycji powiedział, że nasi wrogowie z CDU czy z SPD, czy no wie pani, to jest po prostu niedopuszczalne. I myślę, że polityka, działania, nie słowa, bo słowa, mówić można różne, wiadomo, gadka szmatka, natomiast fakty się liczą, konkrety, działania i polityka prowadzona, kierowana, sterowana przez obecnego lidera opozycji była bardzo wyraźnie na rękę naszym partnerom z zachodniej granicy i moim zdaniem to jest ostrzeżenie, ale ocena tak naprawdę należy do wyborców. Niech Polacy sami to ocenią, zważą i wezmą udział w wyborach i w referendum.
To myślę, że warto też dodać do tej pana opinii, że to tłumaczenie w niektórych relacjach nie było dokładne, ale Niemcy to też nasz główny partner gospodarczy. No nie. Pan wie, jako ekonomista. Było dokładnie, ja się posłużę, bo ja lubię ludzi mądrzejszych od siebie. Są tacy, na szczęście jest ich wielu. Nigdy się nie zadzieram nosa, ale panie zgodzi się pani, że... Ale czy w takim razie strach jest pomysłem na tą kampanię Prawa i Sprawiedliwości? Proszę. Czy strach jest pomysłem na tą kampanię? Strach, może my nie straszymy, ale ostrzegamy. To jest bardzo duża różnica. A strach jest niezbędny dla życia. Gdyby nie było strachu, to prawdopodobnie życie rodzaju ludzkiego by się... Strach jest elementem naszej codzienności i uważam, że trzeba się uczyć i wyciągać wnioski z historii. Nie tylko prawem polityków, obowiązkiem polityków jest ostrzegać i widzieć niebezpieczeństwa. Ocena, jeszcze raz podkreślę, należy do wyborców. Naszym zadaniem, ale państwo, państwo nie powstrzymują się bez eskalowania tych tematów, prawda? Zamiast rozmawiania o systemie ochrony zdrowia, zamiast rozmawiania właśnie o gospodarce, zamiast rozmawiania o przyszłości. Proszę pani, jeżeli chodzi o eskalację, nie będę się licytował, kto pierwszy. Moja mama mnie uczyła, kto się tak przezywa, sam się tak nazywa. Proszę pani, jeżeli tak doświadczony polityk jak Donald Tusk nazwał naszą całą formację i grupę, czy cytuję, konkrety, złem wcielonym, a mnie pozwolił sobie za to, że ośmieliłem się zapytać, pytanie skierować jako poseł RP, bo posłowie są równi, każdy poseł jest ważny, nie można lepszych i gorszych dzielić, każdy ma mandat społeczny, jeżeli ja napisałem i podpisałem się pod pytaniem do Trybunału, a on mnie nazwał, cytuję, konkretnie cytuję, seryjnym zbrodniarzem. No to proszę pani, to już hamulce, wie pani, a jeszcze jest rzymskie powiedzenie, przeciwnik wybiera broń. To zaostrzenie języka debaty przede wszystkim jest spowodowane przez tych, którzy to robią. Proszę włączyć dzisiejsze spotkania z wyborcami. Ja śledzę również opozycję, jak oni się zachowują. A jeżeli pani, powiem jeszcze przykład konkretny, jest taki poseł Platformy, który ma na swoim samochodzie 8 gwiazdek. Wiemy, co to znaczy. Czy pani sądzi, że ktokolwiek zwrócił mu uwagę? Czy kierownictwo Platformy się od tego odcięło, zdystansowało? To jest wulgarny język i brutalny. Panie pośle, ale trzeba powiedzieć też uczciwie, że po stronie Prawa i Sprawiedliwości tego języka nie brakuje. Jeżeli pan mówi o złu wcielonym, to nie chcę tutaj być adwokatem, ale Jarosław Kaczyński nazwał Donalda Tuska wcieleniem zła, wrogiem ojczyzny, a nawet ryżem. Więc jeśli tutaj myślę, że moglibyśmy państwo spokojnie licytować. Powiedziałem, że my aniołki, ani geniusze. Nie powiedziałem. To też nie był żaden wykład z tej ekonomii na początku, tylko moim zdaniem bardzo podstawowe informacje. To chciałbym wyraźnie podkreślić. No ale licytowanie, nie ma tu aniołów. Natomiast niestety każdy odpowiada za siebie. My też musimy na to wszystko uważać, ale nie ośmieliłbym się stawiać znaku równości i wykorzystywania różnych wypowiedzi. Bardzo inteligentne, bardzo cyniczne i bardzo przemyślane. Niestety. I dlatego ta kampania jest taka ostra. Ja 26 lat jestem w Sejmie, widziałem niejedno, ale tak brutalnej kampanii jeszcze nie było. Skąd pomysł na taki bardzo zaangażowany udział Jarosława Kaczyńskiego? Nie da się wygrać tych wyborów bez Jarosława Kaczyńskiego? Nie da się zmobilizować elektoratu bez prezesa? Proszę pani, rola i znaczenie Jarosława Kaczyńskiego jest nie do przecenienia. Użyję słowa takiego architektonicznego, on jest zwornikiem, on spina tą całą naszą konstrukcję, jest obiektem największej nienawiści. Wartość człowieka, takie jest powiedzenie, mierzy się gniewem i nienawiścią jego wrogów, a ta jest potężna. To on jest na celowniku, on i on, dopiero następnie jest Morawiecki, Ziobro i inni. Jarosław Kaczyński zbudował sobie pozycję niekwestionowanego lidera. A poza tym przerasta. Nie jestem, ja udowodniłem nie raz. Dwa razy zresztą nasze drogi się rozmijały. Ale zawsze uczciwie, publicznie trzeba powiedzieć, że pomimo jakichś tam wpadek czasami językowych, ale przerasta swoich konkurentów politycznych. I moim zdaniem to jest poza dyskusją. Nie jest oczywiście wszechwiedzącym, ale ma bardzo głęboką wiedzę polityczną, doświadczenie, instynkt polityczny. I bez wątpienia jest twórcą sukcesów. Poza tym jeszcze jest przykładem polityka, który miał też porażki. Kiedyś naprawdę był bardzo, bardzo nisko w sondażach, jak PC powstawało na początku. To proszę sprawdzić. Ale cierpliwie i konsekwentnie przez wiele lat i teraz
za co jestem najbardziej mu wdzięczny, on jest architektem jednej rzeczy. Zmiany polityki, całej polityki w Polsce ze skrajnie liberalnej, której nie cierpiałem. Ja tyle lat, proszę pani, rozczarowywałem się. Dopiero od 8 lat zmieniła się polityka na bardziej prospołeczną. Przy wszystkich niedostatkach, niepowodzeniach, porażkach, bo te też dostajemy, ale nie jesteśmy. Jesteśmy partią wiarygodną, bo nie to, co się mówi, nie to, co mówi dzisiaj Donald Tusk, tylko to, co robił wczoraj. Wie pani, sprawdza się partia, jak ma władzę. Donald Tusk miał 8 lat. Proszę sprawdzić, jak dbał o polskie rodziny. Państwa teraz też będzie można sprawdzić po 8 latach, ale czy ma pan takie poczucie, patrząc można, na ostatnią... Zachęcam do sprawdzenia. Właśnie o to chodzi. Zachęcam do sprawdzenia. Będziemy o tym rozmawiać. Zachęcam. A dokładnie. Czy ma pan, panie pośle, takie poczucie, patrząc na ostatnią konwencję w Końskich, że Zjednoczona Prawica 2023 to jest ta sama Zjednoczona Prawica 2015? Bo nie brakowało takich komentarzy, że no, to była taka konwencja bez ambicji. O, proszę pani, no już naprawdę, czego jak czego. Ja 2 razy, wczoraj wieczorem, to była 11 wieczorem, przesłuchałem wystąpienie prezesa i premiera i dzisiaj rano, bo już muszę pamięć nadrabiać pracowitością, jeszcze raz przesłuchałem i powiem, że były znakomite te wystąpienia. W pewnych miejscach może można było to inaczej zrobić, czy absolutnie, wręcz przeciwnie. Myśmy mówimy o kierunku zmian w Polsce i my mamy twarde, konkretne fakty, którymi się można nawet poszczycić. Owszem, płacimy pewną cenę w postaci istniejącej, ale jednak gasnącej stopniowo, konsekwentnie inflacji. Przede wszystkim bardzo wysokie zatrudnienie. Ale pan uważa, najniższe... ale wróćmy do tego, będziemy zaraz o tym rozmawiać. Też. Ale pan uważa, że prezes Kaczyński jest w formie? Proszę pani, jak ja bym życzył każdemu i sobie bym życzył, 72-latkowi, żeby po operacji kolana przy takim obciążeniu miał tyle werwy. Natomiast wiem o tym. Jest to przykre, że niektórzy liczą na to, że na zdrowiu podupadnie. To bardzo niskie i prymitywne. Wielu naszych ludzi trzyma za niego kciuki, a on jest przykładem dla młodych. On mówi o ogromnej pracy, bo jeszcze musimy teraz kampanię zrobić taką, że jak on to mówi, trawę gryźć. Ale jest kapitanem, tak, proszę państwu? Pani, i mamy... Proszę? Mówi tak państwu, macie trawę gryźć? Oczywiście, użył tego zwrotu, to jest piłkarski zwrot. To jest piłkarski, nie jak Polska Albania, tak oni gryźli tą trawę, że 0-2, proszę pani. Nie. I myślę, że naprawdę, ja nie chciałbym w tej chwili, bo też nie lubi pochlebców. On ma poczucie humoru. Ja znam Jarosława Kaczyńskiego od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. I naprawdę, to jest ocena moim zdaniem wyważona. Jest politykiem wybitnym, który ma ogromny format. Pamięć ma znakomitą też. Orientację w wielu sprawach. I z Donaldem Tuskiem, gdyby był jakiś konkurs wiedzy, no naprawdę, proszę mi wierzyć. I mówi, proszę zobaczyć, że mówi składnie, z pamięci. Oczywiście Morawiecki może ma jeszcze wielkie talenty i pamięć jeszcze lepszą, ale życzyłbym każdemu liderowi wszystkich partii w Polsce i w przyszłości, żeby mieli taki po prostu poziom i taką kondycję. Donald Tusk też mówi bez tej mitycznej kartki, ale ja przyznam szczerze, panie pośle, że ja słuchałam tego przemówienia uważnie, co myśli prawda pani, nie dwa razy. No właśnie do tego zmierzam. Nie 2 razy jak pan słuchałam Jarosława Kaczyńskiego, ale raz i na ile też znam Jarosława Kaczyńskiego i robiłam z nim wywiady, miałam wrażenie, że że to przemówienie było nieco ospałe. Było bardzo dużo o przeszłości, mało było o przyszłości. Nie jest już za bardzo zmęczony? Proszę pani, ja myślę, jest taki był profesor Pasierb, znakomitość tu z Pelplina, skąd jestem, który mówił przeszłość na przyszłość. Przede wszystkim to wystąpienie, ono było może szczególne. Proszę to całościowo patrzeć. On powiedział o naszym azymucie, o latarni morskiej, dokąd idziemy, mówił o wartościach i to było bardzo dobrze skonstruowane. On poza tym podkreślał te sprawy i zarysował jasny wybór, bo chcemy tego, żeby wyborcy mieli wybór, za czym się opowiadają. Mówił o godności, mówił o wolności, mówił o sprawiedliwości. To są bardzo ogólne terminy. Czy prezes Kaczyński będzie twarzą tej kampanii, a nie na przykład tak jak kiedyś Beata Szydło? Czy premier Morawiecki? On nie musi być twarzą, bo niezależnie ile twarzy wyjdzie przed niego, to PiS będzie kojarzony niezbicie. I jeszcze raz podkreślę, jak się rozmawia z wyborcami, którzy są czasami bałamutnie oszukani, uwiedzeni przez spryt i przebiegłość Donalda Tuska,
to ich niechęć do Jarosława Kaczyńskiego jest niczym niepoparta, bo jak pytam, a co pani się w nim nie podoba, to właśnie są owoce tej strasznej nienawiści i budowania wizerunku człowieka fałszywej wizerunku. Jarosław Kaczyński jest człowiekiem, jak każdy człowiek ma swoje zalety i wady, ale naprawdę obraz i dlatego jest tak znienawidzony. Czy to jest atakowany, osobisty, bo on jest najważniejszy. Czy prezes Kaczyński traktuje ten pojedynek jako osobisty pojedynek z Donaldem Tuskiem? Myślę, że dla niego najważniejsze, on powiedział o propaństwowości. Jeszcze jak żył Lech Kaczyński, ja jeszcze podkreślam, może nie ma się czym chlubić, że już tyle lat jestem w Sejmie, ale nie było takich polityków, dwóch jak oni, którzy wiedzieli, czym jest państwo. W tym wystąpieniu w Końskich fantastyczne było to, że podniósł im, powiedział o nobilitacji, narodu również. Proszę zobaczyć, pani redaktor, że w pewnych gremiach, w pewnych publikatorach, w pewnych politycznych kręgach słowo naród jest passé. Ale myśli pan, że tak. Jarosław Kaczyński traktuje ten pojedynek osobiście? Myślę, że nie. Natomiast jako człowiek ma powody po tylu momentach obrażania jego i ataków na to, co on buduje. I to jest chyba naturalne. Ale przecież nikt pan, z nas pan, nie ma... Panie pośle, nie, nie jest. Po prostu... na pewno to nie jest jego prywatna wojna. Nie. To nie jest prywatna jego wojna. Natomiast myślę, że reaguje jako człowiek. Na pewno też to przeżywa, bo jest osobiście atakowany. A i w pani, i w moich, i u Kaczyńskiego, i u Tuska nigdzie nie ma wody, tylko krew w żyłach jest. No więc ludzie są ludźmi. Więc proszę też nie idealizować, ale i nie demonizować. To jest normalny człowiek z krwi i kości. Nasz lider i przywódca. O rany, przypomniał mi się jeden film taki, gdzie tam człowiek do szafy mówił, jak pana słucham. I jest to takie dosyć ciekawe, bo z jednej strony kreuje pan Jarosława Kaczyńskiego na silnego przywódcę, a z drugiej strony trochę robi pan z niego ofiarę, panie pośle. Ale dobrze, przechodząc do konkretów już, które padły na tej... No nie, ofiara, może ofiara, ale jest... Nie, biorę go w obronę, bo człowiek perfidnie atakowany i nieuczciwie poniżej pasa zasługuje na obronę. Gdyby to pan spotkało to panią, zrobiłbym dokładnie to samo. O tym się wypowiedzą wyborcy, ale... Powiedzmy w takim razie, co państwo wyborcom proponują. Czy pan wie, ile będzie całościowo kosztowały państwa obietnice? Są wyliczenia na ten temat, są te słupki. One się zmieniają, ale z tego co wiem, chyba nie jesteśmy liderami. To nasz program społeczny, konkrety. Więc Polska osiągnęła pułap 3% PKB. Jesteśmy liderem, nawet powiedział Jarosław Kaczyński, że kto wie, czy nie na pierwszym miejscu. Byliśmy outsiderami, byliśmy pariasami. 0,9 jest planowane rodziny... przez Ministerstwo Finansów na ten rok, panie pośle, nie 3%. Ja mówię 3% PKB to jest poziom nakładów na politykę społeczną i w ten sposób, przez Eurostat. Okay, no to tego tak. Pan nie doprecyzował. No dobrze, to w takim razie popatrzmy na ten program. Chyba taka najmocniejsza propozycja to emerytury stażowe. Dlaczego państwo to obiecują od 8 lat i od 8 lat tego nie zrealizowali? Dlatego, że jest to bardzo trudne. Halo? Tak, my pokazujemy państwa obietnice. Jest to bardzo trudne i bardzo odpowiedzialne. Nie robimy z tego tajemnicy, że to był trudny temat między nami a Związkiem Zawodowym NSZZ Solidarność. To była obietnica sprzed wielu lat. Natomiast my nie jesteśmy cudotwórcą, czarodziejami. My pieniążków tak o nie robimy i musimy w swoich działaniach miarkować rzeczy i robić po kolei. Być może można było zrobić to szybciej. Może tak. Wie pani, jeszcze raz podkreślam. Każda władza, każda się sprawdza jak ma władzę, bo obiecywać można cuda. I ja podam prosty przykład w tej chwili, bo to jest bardzo ważna rzecz. Jaka jest ocena Polski, bo pani pytała o te wskaźniki. Jaka jest ocena kondycji polskich finansów publicznych? Jest bardzo źle czy jest dobrze? To niech pani posłucha, co mówią opozycjoniści. Oni mówią, że jest katastrofa, że jest 2 biliony przekroczone, niedługo będzie, że mamy fatalnie, że będziemy zadłużać przyszłe pokolenia. To jest język opozycji, a jednocześnie ci sami ludzie proponują gigantyczne. Przecież 60 tysięcy kwoty wolnej to jest 40 miliardów. Ja wczoraj rozmawiałam też z przedstawicielami opozycji właśnie o tych obietnicach, tak. Ale podsumujmy państwa. Emerytury stażowe, czy pan wie, ile będą kosztowały? Nie, dokładnych szacunków nie znam, ale będą kosztowały 80 chyba 7 miliardów przez 10 lat, jeżeli kwotę dobrze pamiętam, pani mnie poprawi. Nawet do 120 miliardów, tak.
I tutaj warto też warto dodać, panie pośle, że kiedy państwo składali, kiedy został złożony projekt obywatelski tej propozycji, to prezes ZUS-u ostrzegała, że to są bardzo nieodpowiedzialne propozycje. Nie wiem, czy nie zostały zrealizowane. Panie pośle, czy wiadomo, ile będą kosztowały... Gertruda Uścińska jest profesorem i nie użyła tego słowa. Mówiła o ryzyku, że to jest kosztowny, że to jest bardzo odpowiedzialny, ale to nie jest, że to jest nieodpowiedzialne. I wie pani, ważmy słowa jednak. I trzeba też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Diabeł jest w szczegółach. Proszę tu powiedzieć publicznie, bo wielu też słuchających nas ludzi i obywateli nie wie, o co tu chodzi. Jednak to trzeba wyraźnie powiedzieć. To jest prawo, a nie obowiązek. Polacy są coraz bardziej świadomi. Mamy niższy wiek emerytalny. Myśmy podpisali, co nam się zarzuca bardzo obłudnie, bałamutnie, że myśmy się zobowiązali w kamieniach milowych na podniesienie wieku. Nie! Myśmy się zobowiązali, że będziemy wszystko czynić, żeby ten wiek podnosić w praktyce, żeby zachęcać ludzi, a nie zmuszać. To jest prawda. No dobrze, różnica panie między nami a platformą jest to, że my dajemy wybór i prawo. A oni zmusili ludzi. I to jest różnica. I Donald Tusk powiedział, że to był błąd, choć rzeczywiście większość odpowiedzialnych ekonomistów mówi o tym, że podniesienie wieku emerytalnego jest słuszne. Posiłki szpitalne, czy wiadomo, ale panie pośle, bo chciałabym podsumować te propozycje. Posiłki szpitalne, czy wiadomo, ile to będzie kosztowało? To są koszty moim zdaniem idące, bo jak patrzę na cały budżet, całą strukturę wydatków na służbę zdrowia, ogromna kwota dotycząca szpitali, bo to szpitali, na pewno są te wydatki istotne. To może w skali kraju nawet osiągnąć, nie wiem, kilkaset, może ponad miliard. Ja mówię tutaj o zwiększeniu tych środków, ale to nie jest może w skali tych wszystkich potężnych, jak tu mówimy o kwocie wolnej, mówimy o emeryturach stażowych, to jest w ogóle nieporównywalna rzecz. Państwo zrobili, panie pośle, już państwo, powiedzmy sobie szczerze, więc wpisujemy 1 miliard. 800 plus waloryzacja, choć ja będę się upierać, że to nie jest waloryzacja, bo waloryzacja jest rokroczna. Ile będzie kosztował ten program? To razem było 40, może 60, bo to jest o 300 zł więcej od 500. To można policzyć. Niecałe 40 to będzie 60-70 miliardów. To są kosztowne rzeczy. To wszystko, czyli co mówimy, 60 miliardów 800 plus dopisujemy do naszej listy. Bezpłatne autostrady, panie pośle. Mniejsze kwoty. Ja to jest pamięci wszystkich pani, ale pani chce pokazać, że to są kosztowne rzeczy. Chcę porównać, żeby nasi widzowie mogli sobie porównać z wczorajszą rozmową z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Ja znalazłam taką kwotę, że to będzie ponad 200 milionów złotych. Możemy przyjąć, że to będzie około 200 milionów złotych. Modernizacja mieszkań, którą państwo zapowiedzieli. Wie pani, no w praktyce to wszystko, co pani teraz pyta, będzie, my mówimy o tym i my jak mówimy, to zrobimy to. Natomiast w jakim tempie, w jakiej skali, to wszystko zależy. Jesteśmy odpowiedzialną partią. I to, co powiedzieliśmy, na pewno mogę powiedzieć o jednym, na 100%, że 800 będzie, żeby się waliły góry i to my naprawdę odpowiedzialni jesteśmy. No dobrze, a poza tym za bardzo szanuję swoje słowo i całej mojej formacji, żeby podpisywać weksle. My mówimy i wiarygodność, skuteczność to nasze atuty, bez wątpienia. No to dokończmy w takim razie, panie pośle. Modernizacja mieszkań, tutaj znalazłam słowa pana premiera, 5 miliardów złotych i bezpłatne leki oczywiście w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że one są bezpłatne, to jest tylko lista refundacyjna części leków i tutaj koszt 1,5 miliarda złotych. Ja poproszę kolegów o pokazanie tego podsumowania. Modernizacja mieszkań, 5 miliardów złotych, bezpłatne leki 1,5 miliarda złotych. Mamy tutaj takie pozycje, posiłki szpitalne 1 miliard złotych, bezpłatne autostrady do około 200 milionów złotych. To są takie kluczowe państwa propozycje. I ile te 120 miliardów to pani wzięła skąd? Bo są szacunki od 80 do 120 miliardów, dlatego ja to zaznaczam, że to jest maksymalnie. Górno, to może, to że może to jest maksymalnie. I teraz zobaczmy, że to będzie... Na maksa,
że to będzie od 140 do 180 miliardów złotych propozycja. Więc to jest w zasadzie porównywalne, panie pośle, biorąc pod uwagę, że emerytury stażowe są rozłożone na 10 lat, z tym, co obiecują inne partie, tak jak pan powiedział, chociażby Platforma Obywatelska, znacząco wyższe propozycje. Tylko proszę pani, kto i kiedy i co obiecuje? Jaka jest wiarygodność kogoś, kto dzisiaj obiecuje 60 tysięcy kwoty wolnej, a przez 8 lat podniósł kwotę wolną o 2 zł na poziomie 3 tysięcy? No jaka jest wiarygodność? No może wyciągnął wnioski, panie pośle. Proszę pani, pani wierzy w nawrócenie Donalda Tuska. Ja miałem na celowniku przez tyle lat, bo nie będę się tego wstydził. Tak, dla mnie największym zagrożeniem są liberałowie. Ci, którzy mówili wolność Tomku w swoim domku. Oni na rodzinę dawali 90 zł. To można sprawdzić. Można sprawdzić, co ja mówię i co oni robili. Bo nieważne, co dzisiaj mówi Donald, tylko co robił wczoraj. To jest pytanie. I czy jest wiarygodne? Pani wierzy w jego nawrócenie, a ja nie. Uważam, nawet niektórzy co bardziej znakomici i tacy przyzwoici też ekonomiści się wycofali. Bo jak powiedział Balcerowicz, ludzie nie lubią, cytuję, jak się z nich robi idiotów. Wolnorynkowcy, liberałowie z krwi i kości, którzy zawsze byli zakochani w Platformie, po cichu 2-3% przeszło do Konfederacji. Strasznie pana boli ta, ta liberalna gospodarka. Co jeśli przyjdzie robić koalicję z Konfederacją? A co jeśli przyjdzie robić koalicję z Konfederacją? Ja pani powiem dlaczego. Dlatego, że wiem, ile kosztuje rodzina, bo mam piątkę dzieci. I nawet będąc posłem, będąc burmistrzem, będąc lustratorem, wiem, jak drogie jest utrzymanie rodziny. I wiem, co oni robili z rodzinami, jak oni rządzili. Poza tym pochodzę nie z biednej, ale z ubogiej rodziny i uważam, że troska o ludzi, i to jest ten przełom, miliony rodzin z kolan żeśmy podnieśli, to jest bezsporne. 500 zł przez 30 to jest 16 zł dziennie. Do dzisiaj jest jeszcze dowód Platformy, to jest zasiłek rodzinny. Oni dawali 94 zł, co jeszcze zostało do dzisiaj. Panie pośle, a pan myśli, że... Ja na pamięć znam ich wszystkie wypowiedzi i działania. Proszę pani, prawdziwa twarz Platformy to nie jest ta na spotkaniach, to jest inna twarz. To nie jest ten człowiek. A pan myśli, panie pośle, ja też poproszę kolegów dla precyzji o dopisanie, że ta kwota emerytur stażowych to jest kwota maksymalna. Natomiast ma pan takie poczucie, że jeżeli... I tylko w sytuacji, że wszyscy skorzystają. Maksymalny. Bardzo wielu ludzi nie skorzysta. Tak, to jest wariant maksymalny. Ale mam do pana pytanie. Czy pan uważa, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to prezydent Andrzej Duda będzie współpracował z opozycją i podpisze się pod częścią ustaw albo wszystkimi, które proponuje propozycja, na przykład dotyczące, nie wiem, przedsiębiorców? Proszę pani, prezydent udowodnił, kilka razy udowodnił, nie chcę cytować wypowiedzi z naszego obozu na jego temat, kiedy nam wetował te ustawy, które były dla nas ogromnym rozczarowaniem i ciosem w nasze założenia. I natomiast prezydent pochodzi z naszego obozu politycznego. Natomiast myślę, że udowodnił, że reprezentuje wszystkich Polaków i zawsze będzie popierał te rozwiązania, które są korzystne dla Polski. To jest jasne. Pomimo tych złośliwości... To jest dowolna interpretacja, korzystne dla Polski, bo jedni mogą uważać, pani, że liberalna polityka jest korzystna dla Polski, a inni, że nie. Tak, jeżeli dojdzie do władzy Platforma i będzie liberałem, to ja się spodziewam wszystkiego najgorszego i nie straszę, tylko ostrzegam. Ten wybór jest bardzo ważny, bo gdybym ja miał 30 lat i trójkę dzieci, to ja bym wiedział, na kogo zagłosować. Bo ja pamiętam i ja, proszę pani, analizuję. I mówię tak, nie wierzcie politykom, mnie też nie wierzcie, ale sprawdźcie. Pani wzięła 120 miliardów, a dlaczego nie 80 pani wzięła dolne, tylko górne pani wzięła, żeby pokazać, jak wielkie panie pośle, jest dopisane kwota maksymalna, która powinna tam być od początku, jest dopisane. Maksymalna, ale przy szacunkach bierzemy uśrednione analizy, to jest normalnie standard, tak? Panie pośle, w takim razie na koniec chciałam pana jeszcze zapytać o ostatni sondaż. 33% ankietowanych wybrałoby Prawo i Sprawiedliwość, 26% Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę 10%, Lewicę 10%, Konfederację 9%. Czy pan chciałby zrobić rząd z Konfederacją, jeśli wygrają państwo wybory, choć te najnowsze wyniki stawiają pod dużym znakiem zapytania, bo opozycja wyraźnie tutaj zyskuje mimo spadku Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli pani na bieżąco śledzi, jako wytrawny dziennikarz na pewno to robi, to Konfederacja jest do szpiku kości przesiąknięta liberalną myślą, tak? No właśnie. A ja swoje credo wygłosiłem. Ja jestem ciekawy, jak z Platformą się pojedna Adrian Zandberg. Życzę powodzenia. Więc spór ideologiczny i polityczny
ideologiczny może mniej, ale polityczny, a zwłaszcza społeczny, dla mnie jest kluczowy, więc ja sobie tego nie wyobrażam i myślę, że każdy polityk Konfederacji powie dzisiaj tutaj to samo. Więc a spekulowanie po to, żeby nas osłabić, strasząc albo uprzedzając, że to czy tamto, proszę pani, ja 26 lat jestem w Sejmie, podkreślam to kolejny raz, bo to jest doświadczenie, widziałem niejedno. I pani widziała, a jeżeli pani jest młodziutka, bo jest, to na pewno pani czytała i zna historię polityczną Polski po odrodzeniu, po upadku komuny. Więc nie ma takich rozważań i takich dyskusji. My idziemy na całość i chcemy mieć 231, tak jak na froncie, to wzgórze 231. I będziemy przez ten pozostałe 5 tygodni, już niecałe 5 tygodni, wszystko robić, żeby ten wynik osiągnąć. A mam zasadę taką, złym sondażom wierzę, a dobrym nie wierzę. Szczęściu nie wierz. Fakt, że szczęście jest też istotne. No, szczęście się szybko męczy, ale pisowskie szczęście wydaje się niespożyte i naprawdę to jest też, bo nam się nawet to zarzuca, że wy macie szczęście, nawet się nam zarzuca. Ja uważam, że ludzie też wolą szczęściarzy od pechowców. Jakby to miało rozstrzygać w momencie kluczowym przed urną, to by wybrał szczęściarzy, a nie pechowców. Panie profesorze, mają państwo nie tylko szczęście, ale też spółki Skarbu Państwa i pojawiła się informacja, że chęć prowadzenia kampanii referendalnych w mediach zgłosiły fundacje spółek Skarbu Państwa, jak PKO SA, GPW, PKP, JSW, Pocztowy Dar, Enea, PZU, Alior Bank, Totalizator Sportowy, Lotto, PKO BP, Polska Krajowa Grupa Spożywcza, Polska Grupa Zbrojeniowa. Czy pan uważa, że to jest postępowanie fair w stosunku do wyborców, żeby w agitacji używać takich środków? To nie jest, uważam, agitacja, tylko to leży w interesie samych wyborców. Kilka dni temu byłem na otwarciu sezonu cukrowniczego w cukrowni Malbork, gdzie jestem, i warto zobaczyć, że mamy 40% polskich cukrowni w polskich rękach. Jeżeli oni dojdą do władzy, wcale nie jestem pewny, czy ta cukrownia nie będzie sprywatyzowana. I moje obawy nie są, że strachy na lachy, tylko proszę pani, to są fakty. Przecież sprzedano największe perły. Ile sprzedano? Panie pośle, państwo sprzedali aktywa Lotosu, już powiedzmy sobie szczerze, ale moje pytanie brzmi, czy... Nie, z aktywami Lotosu, niech pani... Nie, muszę zaprotestować bardzo wyraźnie. Unia Europejska, nie, żeby panie warunki pośle. Fuzji postawiła, Unia Europejska określiła warunki fuzji, ale mogli się państwo z tego wycofać, i, żeby była jasność. I nie tworzyć czempiona. No to jest właśnie tak, widzi pani, żeby stworzyć potężny, znakomity. Jak oni wygrają, też będzie znakomity, tylko żeby go nie sprzedali. To o to pytanie jest. To jest na osobną dyskusję, na którą pana bardzo serdecznie zapraszam, ale... Pytanie brzmi, czy pan uważa, że używanie środków z fundacji, które mogłyby być przeznaczone na inne cele, do agitacji politycznej jest fair wobec wyborców? Pani bardzo konsekwentnie, przez elegancję nie powiem uparcie, ale mówi o agitacji, a ja mówię o informacji. Ja nawet bym, gdyby ode mnie to zależało, to takie jeszcze jedno bym pytanko dodał tu w Malborku. Czy jesteś przeciwko sprywatyzowaniu cukrowni Malbork? I to byłaby agitacja, pani uważa? Gdyby władze cukrowni to pytanie postawiły i informacyjną akcję robiły. Pytanie, panie pośle, czy jest to cel funkcjonowania tych fundacji? Na ile znam fundacje, chociażby totalizatora sportowego, proszę to pani, proszę pani, ale nie jestem prawnikiem, ale bardzo logicznie patrzę. Fundacje mają statut. To nie jest tak, że fundacje to są sobie brykają. Czyli pan nie widzi w tym nic złego, panie pośle? Ja widzę, to jest dobre dla interesów naszego państwa, żeby liberałowie dalej nie sprzedawali pereł w koronie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tadeusz Cymański, Prawo i Sprawiedliwość, także kandydujący do Sejmu, już niesuwerenna Polska, był państwa i moim gościem. Bardzo przepraszam dziękuję. Przepraszam za emocje, może przepraszam, bo panią najbardziej, bo zawsze czasami emocje są silniejsze niż ta elegancja, do której ciągle dążę bezskutecznie. Zapraszam do studia, wtedy pewnie będzie nam łatwiej rozmawiać, panie pośle, ale dziękuję, że pan był dzisiaj i tych z nami. Też odbiorców też przepraszam, bo nie wiadomo, jak oni tam się czuli, bo my tu sobie ładnie rozmawiamy, ale tam są żywi ludzie, właśnie tacy żywi jak ja, Kaczyński, pani i inni, bo jesteśmy tylko ludźmi. Potwierdzam, jesteśmy żywi. Dziękuję bardzo, panie pośle, i do zobaczenia. I państwu też dziękuję. Widzimy się jutro w Studiu Biznes. Porozmawiamy już nieco więcej o gospodarce, choć mieli państwo tutaj przez moment możliwość doświadczenia także wykładów ekonomicznych pana posła Cymańskiego. Dziękuję, do zobaczenia.